Siemanko ludzie, z tej strony Gryfcio, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Career Allianta. Słuchajcie, ruszamy naszym myśliwcem. Chciałem zagrać snajperem, bo brakuje mi tylko 2000 do 12 levela. 2000 expa, słuchajcie, to jest tak bardzo mało. No ale kurczę, no nie dało się, no po prostu się nie dało. I trafiliśmy na Glory'ego, ale Glory, no raczej nie będzie miał snajpera w możliwościach wyboru, bo większość z was nie ma snajpera w możliwościach wyboru, więc ja jestem na to jakby przygotowany. No ale no niestety, no. W takim razie musimy poradzić sobie tutaj fighterem. Zobaczymy, jak nam będzie szło, bo szczerze powiedziawszy, ostatnio to nie idzie mi jakoś szałowo tutaj. Nie jestem w stanie nabijać tyle, ile nabijałem wcześniej. Nie wiem, co się stało. Może po prostu jakiś moment, chwila osłabienia. I po prostu jakoś, no, nie wychodzi i koniec, no. Człowiek by chciał, a tu się nie da. O, jak się ładnie rozwalił. Bush Marius. Nie, 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 jeszcze raz nie. Zawsze tu ja się rozbijam, chociaż tak, nie wiem, w wyniku 1000, a teraz nie. A co jest ciekawe, bo jeden z was, z kolegów z Wojska Polskiego, dobrze mówię, z Wojska Polskiego, no z tego klanu, co jest Miko, powiedzmy tak, o, doradził mi, żebym wziął flat jacketa, ze względu na to, że otrzymywane obrażenia nie tylko jako pilota, ale też jako samolotu są o 50% niższe. Więc wziąłem chociażby tak na samą próbę. Chociaż kurde, no są niby tutaj czołgi, ale wątpię, żeby ktokolwiek grał tutaj czołgiem. Nie, jest jakiś kolega, który gra czołgiem, więc warto by było go tutaj dojechać zaraz. Tylko nie wiadomo, gdzie oni są i to jest ten problem. Dobra, muszę się obrócić na pewno. I tu jest jeden Kubelwagen, drugi jest tam. Tylko pytanie, gdzie są koledzy czołgiści? Bardzo ważne w sumie pytanie. Trochę kiepsko teraz to wyszło. Mogłoby być lepiej. Chociaż nie, rozwaliłem to drugie chyba też. Zastanawiam się, gdzie jest ten czołg, ale on jest chyba z tej strony. Przynajmniej tak się wydawało, jak strzelał, jakby był z tej strony gdzieś tu. Tylko kurde, jest taka dziwna mgła, że nic nie widać. Znaczy takie dziwne, no mgła w sumie, mgła, bo to nie są chmury, to jest mgła po prostu. Bo chmury jednak pomagają tutaj troszeczkę w wynajdywaniu czołgów. Aczkolwiek mgła już nie bardzo. No i właśnie to widać, kurde. To właśnie widać. Mam nadzieję, że swoich nie zabiję. Tam jest kolega, tam jest, jeszcze raz tam jest gdzieś. Gdzieś tutaj. Nie wiem dokładnie gdzie, bo ja go nie widzę ni cholery. A tu stoi skubaniec, no nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę, no. Że ja go nie widziałem, to jest hardcore. Glory mi go teraz, kurde, ale żeś go mi dobił chamsko, no. I zero expa z tego takiego fajnego. A miał być taki dobry exp. Don't leave your tongue, enemy stealing it. No to akurat jest nic nowego, więc nie wiem, czemu ludzie to dalej robią. Tam jest jakiś czołg. Tylko nie wiem, ile mi to da, że ja sobie do niego postrzelam. On już wie, że ja wiem, że on wie, że ja wiem. Dlatego też trzeba się zrzucić na niego dosłownie. Ty, ja go nie widzę. Tu jest, skubaniec. Ale zahaczyłem, nie wierzę w to, co ja dzisiaj gram. Pierwszy raz chyba mi się zdarzy mieć tak beznadziejną grę. Na samolocie. Przed chwilą nagrywałem Niemca i było to samo. Totalnie beznadziejna gra. Nie wiem, co się ze mną dzieje, słuchajcie, dzisiaj. Naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Wczoraj nie nagrywałem, bo mnie bolała tak mega głowa przez cały dzień, że nie byłem w stanie w ogóle nic zrobić. Przedwczoraj nie nagrywałem, bo... No bo kurde, nie było czasu na to nawet. I to jest chore właśnie, nie? Że to... Człowiek robi sobie troszeczkę przerwy,
Aczkolwiek wy tego nie odczuwacie, bo wy macie odcinki cały czas. No ale człowiek robi sobie troszeczkę przerwy i później mu jest ciężko jakoś do tego wszystkiego wrócić. To wszystko jest jakieś takie inne, dziwne. To się nie wiąże, znaczy nie łączy ze sobą tak jakoś fajnie. Nie widzę, kurde, czołgu. Nie widzę, kurde, czołgu. Nie wiem, czy on tu jest, czy nie. Tu jest 10 czołg. Ja nie widzę go. No totalnie go, słuchajcie, nie widzę. Jest tak beznadziejne dziadostwo. Dobra, spokojnie, Gryfciu. Spokojnie, skup się. Pomyśl na tym, co masz robić. Czy o tym, co masz robić. I teraz powolutku. Dobra, zrzućmy może tu. No jakiś pojazd zniszczony, jakiś tam jeden gościu dostał trochę, ale co to nam zmienia w ogólnym rozrachunku? Niewiele. Tu jest czołg. Ja go widzę, chociaż on jeszcze nie wie, że ja go widzę. Nie wierzę w siebie dziś. Na 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 na. To jest straszne. To jest naprawdę straszne, co ja gram. Totalnie mega straszne. Wezmę może tego piechoura na razie. Kiepsko. Totalnie mega kiepsko. Tak załamany to ja dawno nie byłem przy grze, słuchajcie. Chyba będzie trzeba jakąś krótką przerwę od Heroesów zrobić, bo... No bo to tak właśnie wygląda, nie? Że jak już... To jest takie już przemęczenie trochę materiału. Jak za długo i za dużo, to już później właśnie wychodzą takie numery, że to tak nie wchodzi jak ten. To tak nie wchodzi jak wchodziło wcześniej, dlatego potrzebuję jakiejś serii takiej na luźno. Dlatego też Wiedźmin będzie. Dlatego też będzie Wiedźmin. Nawet dzisiaj, słuchajcie, o 17, także... Jedynka Wiedźmin oczywiście, więc zapraszam was serdecznie na premierę. No! Nie pytam, nie? Jak wiesz, że ktoś wbiega z twoich do budynku i wiesz, że kosi, bo skosiłem trzech, czterech nawet, razem z tamtym, co go zabiłem przed tym, jak zginąłem, to trzech. Czołg na spawnie od o jeden. Wiem, ale nie pomogę ci. Tam jest jakiś czołg też. Ja tu na razie ratuję sytuację. Przynajmniej próbuję ratować, chociaż nie wychodzi. To jakoś zbyt trafnie bym powiedział tutaj. Kurde, dobra, uciekam stąd. Jestem tak w czarnej dupie teraz. Że to jest aż straszne. No! Nagibator mnie zabił. No nie, po prostu no nie. Nie i jeszcze raz nie. 6 piechurów nam zostało. Nie wróżę, żeby cokolwiek dobrego z tego wyszło. Naprawdę nie wróżę. Jak ja jeżdżę w ogóle? Ja w ogóle jeździć już nie potrafię, nie? Bo parę że to wszystko jakoś nie wchodzi. No nie jeździć nie potrafię ostatnio. Dobra, ten zginął, ale mi na czołgu zależy najbardziej w tym momencie. Żeby go tu zneutralizować i wtedy możemy jechać na C1.
Do widzenia. Destroy tank, please. No zniszczony, ale co z tego, kurde, że zniszczony, jak oni biorą nam C1 i to tak twardo, że ja nawet nie zdążę tam dojechać chyba. Tym bardziej jak mi obróci jeszcze ze 3 razy w trakcie, to już w ogóle nie ma szans. No właśnie. No właśnie o tym mówiłem, słuchajcie, w takim razie widzimy się za chwilę w kolejnej bitwie. Okej, słuchajcie, także jesteśmy w kolejnej grze, no i ruszamy się... Gdzie my tu jesteśmy? Na D2. No D2, może na E1 byśmy się zmienili tutaj. E1 myślę, że jest taką pewniejszą miejscówką. No bo tak, E2 robimy, E3 od razu i jesteśmy na O1, tak? Oni na D się będą tam męczyć. C jest jakby nie było taką bardzo ruchliwą tutaj opcją, bo może coś tam się zaraz dziać, a może się nie dziać nic. Ale to się okaże. No i oczywiście na E3 nie ma nikogo jeszcze, więc trzeba to wykorzystać, póki się jeszcze da. Oj, czołg. G2 nawet. Bum. O dobra, wyleci. Kolega wyleciał. O kurde, nie mam amunicji. A, zapomniałem, że mam tego. Że mam tylko jeden magazynek. Znaczy nie jeden magazynek, tylko że mam, kurde, tylko 3 opcje nabojowe. Do widzenia. Easy Palmer zginął. Oni tam są z tymi czołgami. Ja bym chciał zeskoczyć, czy jest opcja, żebym to wziął. Jest jakaś opcja, to czekajcie, to ja to spróbuję wziąć. Tylko, że oni mnie strzelają od dołu. Dobra, schowałem się jakoś tak mniej więcej. Jest szansa, słuchajcie, jest szansa tutaj narobić jeszcze cyrku. Tylko jakiś nasz próbował mnie chyba tutaj wysadzić przed chwilą. Tak przynajmniej to wyglądało. No te 34-76, jakbym miał, to mogę tutaj robić już zadymę, naprawdę. Cześć, kolego! Kurde, jeszcze he mam, no serio? Dobra, czołg wyleciał. Cześć, cześć, to tylko ja. Don't worry, be happy. Tylko jestem w tak gównianym miejscu. O, dobrze, już myślałem, że nie mogę w niego strzelać. A jednak nie jest tak tragicznie. Kąt uderzenia zbyt wysoki, on jest za nisko, znaczy za wysoko, żeby mnie tutaj ogarniać, ale kurde... Nie wiem, czy to nasi tutaj do mnie nawalają, czy o co tu chodzi? Te 26 od pleców, no sam to ja tu nie ogarnę, słuchajcie, tu trzeba mi pomóc. A oni tak wyszli z takiego założenia, że a, chyba... Griffcio, to czołgiem to on ogarnie wszystkich, to po co w ogóle tutaj się, że tak powiem, denerwować, po co wychodzić, po co się męczyć, da radę chłopak, no. A tylko problem jest tutaj w tym momencie, no bo co z tego, że ja sobie sam dam radę, jeżeli ja czołgiem tutaj mam, kurde, 5 czołgów na przykład z przeciwnej drużyny do zniszczenia, no to tak troszeczkę nie bardzo, jeszcze raz nie bardzo, kurde, czołg mi widzi. Farmer Czechy widzę, że dostał wciury. Ale my, to ja bym chciał tutaj, kurde, zrobić zadymę małą. Gdzie on tym czołgiem pojechał? Trafi mnie? Aj, kurde, trafił w cymbał! Ale przypał! Jakby tu chociaż samoloty były, słuchajcie, to byśmy to ogarnęli, ale bez ciężkich to będzie ciężko. Przecież to jest tyle czołgów, że to jest horror. Oni mają chyba 5 czy 6 czołgów z tej strony. Raz. We have no cars on a line. No i co? Aha, bo on nie ma. So fucking sad.
i zmienia na linię C tylko dlatego, że on nie ma tutaj aut, tam są, ale problem jest, kolego, taki, że jak my pójdziemy sobie na tą linię D z tej linii E, to tutaj nikt nie zostanie. A jak nikt nie zostanie, to automatycznie ta linia dostanie w dupę. A jak ta linia dostanie w dupę, to generalnie stracimy jakąś tam część resursów. A jak stracimy jakąś tam część resursów, muszę to tłumaczyć w ogóle? A myślę, że to jest logiczne akurat. A nawet bym powiedział, że bardzo logiczne, więc myślę, że nie powinienem w ogóle tego musieć tłumaczyć. Czy są tu jacyś koledzy czołgiści? Przepraszam. Tam jedzie gościu. T-34-76 i jego bym chciał dorwać. O, o, o. Topa. Tak dla zasady jeszcze strzelę mu w łeb, a co tam? Dobra, i teraz na spokojnie. Jak mi będzie mówił, żebym zmienił, no kurwa, będzie mi marudził teraz. Nie mam je w domu. Przyjdźcie jak wrócę. Hops. Pa, 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 pa. Oni pojechali na E2 teraz. Wszyscy. Ja zostałem tutaj sami, gdyby nie fakt, że ten MO410 by mi tu mógł pomóc przyjść i byśmy szybciej to przejęli, to nie, po co? Generalnie, kolego, nie przejmuj się, oni nam wezmą E2 i będzie tyle. Albo i nie. Dobra, jest neutralization, więc jakby nie było, mamy pewien plus. Tylko że ja sam tutaj nic nie ugram. Bo czołgi mnie wykończą. Tym bardziej, że nie mam amunicji. Jest tu gdzieś jakaś amunicja blisko? Nie ma. To nie wygląda to zbyt pięknie. Jest walka z RKM-em na 4 gwiazdki. Ale co mi to w sumie daje? Niewiele. Kolejne czołgi przyjeżdżają. Tak jakby te to było mało, nie? Jakby te, słuchajcie, to było mało. Dobra, 2-3 nas jest. I D1 żeśmy stracili. Kurde, jeszcze gościu się schował, no nie zdążyłem. Cudownie. I ten Easy Palmer jest tak głupi, nie? Że to jest po prostu chamskie aż. Tu kolega ma Johnsona, wezmę sobie go. No, Boris! How the fuck? A on stamtąd gdzieś mnie zdziarał. Ja, tu nic nie ma, słuchajcie. Tu nie ma żadnych resursów. Dobra, to walimy to na C1. To nie ma sensu. Nie było żadnych resursów, no żadnych, jeszcze raz żadnych. Więc no zmiana na C1 to jest jedyną możliwą opcją chyba teraz. 4 czołgi mam zniszczone, jak na wojnę to całkiem przyjemnie. Naprawdę całkiem przyjemnie. Natomiast no przydałoby się jeszcze więcej tych czołgów dojechać, bo oni jakby nie było, mają ich 21 jeszcze średnich, 60 jeszcze, kurde, lekkich, więc no jest szansa tutaj ugrać naprawdę sporą sumkę na tych, kurde, tych. Tylko co mi to daje, jak ja sticków mam tak mało? No nie! W złym momencie wysiadłem, naprawdę w mega złym, a jestem tak mega głodny. Słuchajcie, że aż mnie skręca. Speedmeister General. Ćwierć tonowa, aha, zmienił sobie postać. Ma dwie takie nisko levelowe postacie, no. Aha, i on sobie będzie teraz na B3 odbijał, słuchajcie, on będzie B3 teraz odbijał.
Kurwa, to tylko po to ja zmieniłem tą linię, tak? No takie rzeczy to wy rozwalajcie, jak już widzicie, Frost. Ja wiem, że ty jesteś, Frościk, doświadczonym graczem, ale to wiesz. Dobra, jestem... Pytanie moje... Znaczy, jestem. Pytanie moje brzmi tak. Czy my damy radę cokolwiek na tym O1 tutaj ogarnąć? No, wleciałem tak, kurde, powiedziałbym, że idealnie pod to. Chciałbym tego Dektrajewa. O, właśnie. I teraz to już tylko zostaje przeskoczyć. I wybić tych, którzy tu będą. To też wcale nie będzie takie proste. Dobra, tu kolega padł. O fuck, nie chciałem spadać. Albo w sumie wiecie co? Tomasz. No właśnie. Titus Luciferus zginął i bardzo dobrze. O to w sumie chodziło. Żeby on już nie żył. Dobra, trzy zgarnięte. Czołg z góry. Kolega nie żyje, no i kurde, zabieramy już resztki. Dobra, tam gościu w dupę dostał, to nie. Czołgista znowu wjeżdża. Znowu czołgi na Oriencie. Dobra, masz 3 czołgi, ja stąd spadam. Znaczy 3 czołgi, masz 3 bomby, ja stąd spadam. Masz 3 czołgi. Co ja mówię w ogóle? Co ja, słuchajcie, mówię? W takim razie, słuchajcie, w związku z tym, że zakończyliśmy, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, także jesteśmy, słuchajcie, w lobby, zaczynamy od tej wcześniejszej bitwy. 1160 expa na Catch Me If You Can. No i tutaj na naszym koledze, no, 362, to nawet nie komentuję. Natomiast tabela wyników, pierwsze miejsce 732, wynik 0 zdobyć, 10 na 5 KD, 6000 kredytów, z czego... 4600 w plecy, cudownie, tutaj 5700 w plecy, a ile żeśmy zarobili? 7,5, no to nie zarobiliśmy dużo, jakieś 2000 może, ale fundusz wojenny tutaj jest ważny akurat w tej bitwie, więc no troszeczkę żeśmy zarobili, 1500 funduszu wojennego to jest bardzo fajny wynik, generalnie 2740 expa, całkiem spoko, biliśmy walkę z RKM-em na full, dzięki czemu możemy z Johnsonem grać, 795 wynik, 2 zdobycia, 13 na 4 KD, drugie miejsce, Speedmeister Generał miał pierwsze jakim cudem? Coś on musiał nawywijać tam później, no ale no nieważne, byliśmy na pierwszym, więc jak, znaczy na drugim, więc jakby nie było, nie jest tragicznie. Natomiast jeżeli chodzi o plany, słuchajcie, co bym chciał kupić jeszcze w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, to M1919 myślę, że na pewno i na pewno Johnsona, na pewno Johnsona LMG. Bo szczerze powiedziawszy, to chciałbym sobie prawie wszystko wykupić, oprócz snajperki oczywiście i Grisgana, który nie jest tutaj mi zbytnio potrzebny. No i bronie boczne też jakby nie było, nie są potrzebne. Aczkolwiek Thompsonika, M1, M2 Carabine, być może generalnie te 4 rzeczy myślę, że na pewno bym chciał wykupić. Zobaczymy, jak to będzie później. Natomiast no później oczywiście wiadomo, wbijemy generałka, to ja set poprzerzucam na innych piechurów. Oczywiście pytacie, czy jak... Mam generała i wszystko jest w magazynie, czy mogę przerzucać i zakładać tak z dupy innym, na przykład mam zerowy level i wrzucam tam LMG, czy ja mogę go wtedy założyć? Nie możesz, dopóki nie odblokujesz sobie go, na takiej to jest zasadzie. Koszt zamienienia w generała, z tego co czytałem, co żeście pisali, to jest 0, chociaż nie wiem jak jest naprawdę, więc tutaj możecie mnie poprawić. Natomiast mocny chwyt sobie wziąłem, ze względu na to, że straszny rozrzut mam z tego bara, więc... Przydaje się to. Natomiast co jest ważne, tak jak mówiłem, ta kamizelka przeciwodłamkowa, to jest to właśnie, że niby tylko przed... Niby to się wygląda tak, jakby tylko przed... To,
pilota chroni, ale to chroni jednak też samolot, więc to jest bardzo fajne. Natomiast no, w dalszym ciągu brakuje nam, kurczę, 9% na ten 12 poziom snajpera. Wziąłbym już, kupił sobie jednostki i bawiłbym się na mapie wojennej. Ja tu niestety nie da się jeszcze i to jest minus. Natomiast słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!